Zaplanowane na WZC prace dotyczą Rytkini. Tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli na Bratysławskiej, bo zdemontowane zostanie torowisko od Alei Włókniarzy aż do pętli. W zamian za to autobusy pozostają. Tych autobusów będzie więcej. Autobusy 98 i Z10 będą kursowały średnio co 3 minuty, czyli bardzo często. Utrudnienia przewidziano także dla kierowców. W ciągu ulic Karolewskiej i Bratysławskiej od Krzemienieckiej do Wróblewskiego będzie jednokierunkowy w kierunku do ulicy Maratońskiej. Zmienioną trasą pojadą autobusy linii Z10. Po ulicy Kopernika kursować będą autobusy linii Z10. Tu woli wyjaśnienia autobusy 98 nadal będą kursowały Aleją Mickiewicza. Jest to zrobione po to, żeby pasażerowie mogli płynnie przesiadać się na ulicy Kopernika z autobusów do tramwajów. Kolejki to o Jezus, katastrofa. Autobus tu ma jeździć, to on nie przejedzie. Tak, no to będą ludzie bluźnić, będą wyzywać. Powinni jedno rozpocząć, skończyć i brać się za drugie. A tu jest wszystko rozkopane. By pojazdy MPK kursowały płynnie na ulicę Kopernika, możliwe będą tylko docelowe wjazdy gospodarcze. Taka organizacja ruchu prawdopodobnie będzie obowiązywać aż do zakończenia remontu trasy WZ. Po przebudowie ulicy Kopernika jest tak wąska, że w godzinach szczytu tworzą się tutaj gigantyczne korki, bo kierowcy nie mogą ominąć tramwaju stojącego na przystanku. Trudno więc ocenić, czy przekierowanie tutaj autobusów komunikacji miejskiej, nawet przy zamknięciu Kopernika dla ruchu, jest strategicznym posunięciem. Sylwia Królikiewicz, Wydarzenia.